Czym jest dyplomacja? Oczywiście forma dzisiejszego materiału troszkę inna, ponieważ dzisiaj, czym jest dyplomacja, wytłumaczymy sobie cytatami. Od początku. Dyplomacja to sztuka powiedzenia komuś, by poszedł w diabła w taki sposób, że poczuje narastające podniecenie na myśl o zbliżającej się wyprawie. Oczywiście taka forma tego cytatu nie jest aż tak ostra jak niektóre jego wersje ale świetnie oddaje, czym jest dyplomacja. Ale następnie. Kiedy dyplomata mówi tak, oznacza to może. Kiedy mówi może, ma na myśli nie. Kiedy mówi nie, nie jest dyplomatą. Ambasador to uczciwy człowiek wysłany za granicę, by kłamać dla dobra swojego kraju. Dobry dyplomata nie wierzy nigdy w żadną plotkę polityczną, dopóki rzecznik rządu jej nie zdementuje. Dyplomacja bez armat jest jak muzyka bez instrumentów. Dyplomacja to umiejętność powtarzania dobry piesek, dopóki nie znajdzie się odpowiednio grubego kija. Dyplomata to człowiek, który nie zawsze ma rację ale nigdy się nie myli. Konferencja międzynarodowa jest to spotkanie ważnych osobistości, które pojedynczo nic nie mogą zdziałać, ale wspólnie potrafią uzgodnić, że nic nie da się zrobić. Pokój jest sprawą zbyt ważną, by ją zostawiać dyplomatom. Kompromis daje dobrą parasolkę, ale lichy dach. Dyplomacja nie musi być przyjemna, ważne by była skuteczna. Dyplomata nie wierzy nigdy w to co mówi, to też dziwi go bardzo, jeśli ktoś mu uwierzy. Dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi, zanim nic nie powie. Oczywiście, spojrzenie na te cytaty da nam, daje nam takie spojrzenie na to, jak powinna wyglądać dyplomacja i czym jest dyplomacja czyli mówieniem komuś wielu ciekawych rzeczy, żeby osiągnąć zamierzony skutek. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.